Dzięki świetnym występom w eliminacjach do Mistrzostw Świata Polska zakwalifikowała się do najwyższej dywizji w Lidze Narodów. Oznacza to, że w Polsce całkiem możliwe, że i również na tym stadionie gościć będziemy prawdziwe piłkarskie potęgi. Stawką tego turnieju są jednak nie tylko szacunek czy prestiż, ale i również ogromne pieniądze oraz przede wszystkim możliwość bezpośredniego awansu na Mistrzostwa Europy 2020. Jest więc o co grać. Na czym dokładnie polega ten turniej i po co on właściwie powstał? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jest to zupełnie nowy twór, ostatni zrealizowany pomysł byłego prezesa UEFA, Michela Platiniego. Turniej ten ma za zadanie zastąpić spotkania towarzyskie meczami o stawkę, gdzie poszczególne drużyny będą mogły rywalizować z innymi ekipami znajdującymi się na równym poziomie. Pod kątem finansowym na tym pomyśle skorzystają zarówno poszczególne reprezentacje, jak i oczywiście UEFA dysponująca prawami do transmitowania spotkań. Nie ma co ukrywać, zasady Ligi Narodów są mocno skomplikowane, jednak ja postaram się je Wam pokrótce przedstawić w dosyć przystępny i nieco uogólniony sposób. W Lidze Narodów biorą udział wszystkie reprezentacje należące do UEFA, w sumie jest ich 55. Zostały one podzielone na 4 dywizje. Dywizja D to oczywiście ta najsłabsza, a dywizja A to najlepsza. Wśród danych dywizji zostaną rozlosowane grupy. W przypadku naszej, dywizji A, są to 4 grupy po 3 drużyny. Mecze pomiędzy tymi reprezentacjami w danych grupach w formule każdy z każdym będą odbywały się po nadchodzących Mistrzostwach Świata we wrześniu, październiku oraz listopadzie. Drużyny z tej najlepszej dywizji A, które zajmą pierwsze miejsca w grupach, w czerwcu roku 2019 zagrają o Mistrzostwo Ligi Narodów, czyli w tak zwanym Final Four. Z kolei w marcu 2020 roku odbędzie się kolejna runda, tak zwane play-offy, gdzie zwycięzcy grup w poszczególnych dywizjach zagrają między sobą o udział w Euro 2020. Czyli przykładowo mamy 4 drużyny, które wygrały swoje grupy w dywizji C i teraz grają one tylko między sobą i najlepsza wśród nich otrzymuje bilet na Mistrzostwa Europy. To oznacza, że na Mistrzostwach dodatkowo zagra jedna drużyna z każdej dywizji. Na koniec warto dodać, że przed następną edycją drużyny, które przegrają swoje grupy, spadną o dywizję niżej, a te, które wygrają, awansują w hierarchii. Jako że Polska znalazła się w dywizji A, biało-czerwonym przyjdzie rywalizować z najlepszymi drużynami w Europie. Podczas losowania grup, które odbędzie się 24 stycznia, trafimy do koszyka trzeciego, tak więc możemy trafić na znajdujących się w pierwszym koszyku Niemców, Portugalię, Belgię lub Hiszpanię oraz z drugiego koszyka na Francję, Anglię, Szwajcarię lub Włochy. W tym przypadku rzeczywiście możemy użyć słynnego stwierdzenia, że na tym etapie nie ma słabych drużyn, no i każdy mecz będzie nas tu sporo kosztować. Za sam udział w turnieju polska reprezentacja otrzyma 1,5 miliona euro. W przypadku, gdyby udało nam się wygrać naszą grupę na konto biało-czerwonych, wpłynęłoby drugie tyle. Z kolei zwycięzca tego turnieju zainkasuje dodatkowe 4,5 miliona euro, czyli łączna pula, którą mogą zgarnąć kadrowicze Nawałki, wynosi aż 7,5 miliona euro. Do tego oczywiście należy jeszcze doliczyć wpływy ze sprzedaży biletów na mecze. Na dziś to już wszystko, wielkie dzięki za uwagę, zachęcam Was do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia w następnym odcinku.